2005 roku mam przyjemność opiekowania się zbiorem Henryka Makarewicza, fotografii dokumentujących powstawanie, ewolucję Nowej Huty. Realizuję kolejne odsłony w formie wystaw, publikacji. Natomiast jakby momentem przełomowym było rozpoczęcie pracy nad projektem cyfrowym idealcity.pl. Właściwie dopiero niedawno się zorientowaliśmy się, że najbardziej ikoniczne fotografie, które funkcjonują w obiegu i w ogóle ogólnoświatowym na okładkach często bardzo poważnych publikacji badaczek i badaczy światowych, przedstawiają dość konkretną osobę, mianowicie jednym z głównych bohaterów tych fotografii jest Staszek Makarewicz, syn Henryka. Ze Staszkiem Makarewiczem poznaliśmy się w latach 90. głębokich w redakcji Echa Krakowa. Ja wtedy zaczynałem swoją karierę fotografa, fotoreportera. Staszek już tam był wieloletnim członkiem redakcji. Staszek był bardzo ciepłym człowiekiem i w relacjach takich wobec osób bliskich sobie i w ogóle wobec ludzi bardzo życzliwy. Natomiast jak większość fotografów nie był szczególnie rozmowny, w związku z tym rozkodowywanie sytuacji ukrytych za poszczególnymi fotografiami zajęło nam bardzo wiele czasu i to było właściwie wyciąganie na siłę na zasadzie potwierdzenia: o Staszek, jeszcze jesteś na tej fotografii, a jeszcze tutaj cię znaleźliśmy. No tak, tak, rzeczywiście ojciec, gdzie mógł, to lokował mnie w każdej możliwej fotografii. Na tych fotografiach doszło do szczególnego dialogu ojca i syna. Ojca obserwatora, kronikarza powstającego, ewoluującego od podstaw miasta i właściwie dojrzewającego w nim od początku, od pierwszych lat młodego chłopca, który jakby dojrzewał, rozwijał się razem z powstającym miastem. Ojciec jako obserwator patrzy na miasto, ale też patrzy na swoje dziecko, które jest jednym ze współuczestników aktywnych tej dojrzewającej nowochódzkiej rzeczywistości. Łukasz, mam tu przed sobą fotografię, słynny Zalew Nowochódzki, który zupełnie nie przypomina dzisiejszego zalewu, i na tym pomoście mamy dwóch chłopców siedzących. I kiedy postawili sobie to za cel, dowiedzieć się, kim są ci chłopcy? Chyba kluczowy był taki moment, kiedy zaczęliśmy pracować z Małgorzatą Szydłowską nad wystawą Lekcje Niewinności, które miały się opierać na fotografiach z pierwszych lat Nowej Huty, właśnie przedstawiających dzieci. Właściwie po jej odsłonie uświadomiłem sobie, że głównym bohaterem tej wystawy, ponad połowy fotografii, jest właśnie Staszek Makarewicz i że te Lekcje Niewinności są de facto o Staszku. Tej wystawy nie miał szansy już zobaczyć, bo już ciężko chorował. Mimo wielu prób nie udało mu się dotrzeć. Jakby właściwie po prostu przeżywam tą świadomość, że jakby no jest wystawa o kimś, kto nie może współuczestniczyć, bo właśnie odchodzi. Do kolejnej odsłony doszło w przestrzeni sklepu Cepelik, dawnej Cepelik. I ta odsłona de facto była Staszkowi dedykowana. Poświęciliśmy mu właściwie główną uwagę wieczoru, nie wiedząc, że właściwie dzień wcześniej zmarł. Wydaje mi się, że Staszek się nie dzielił przez lata tą informacją dotyczącą swojej obecności na tak wielu fotografiach, bo chciał jednak zachować pełną aurę tajemnicy, niedosłowności wokół obrazów, fotografii wykonanych przez swojego ojca. Staszek na tyle przesiąkł fotografią, że właściwie naturalnym odruchem dla niego było zostanie fotografem, fotoreporterem, i właściwie cała jego kariera do ostatnich lat życia to była praca właśnie kronikarza Krakowa, codzienności wydarzeń tego miasta, które towarzyszył ze swoim aparatem. Dzisiaj będziemy robić takie wylepione wieńce na cześć świętej Łucji. Słuchajcie, a propos Mikołaja. Wiecie, kiedy Mikołaj przychodzi do nas? 6 grudnia. 6 grudnia. Ale w Szwecji i w Norwegii i jeszcze w Islandii nie obchodzi się 6 grudnia Mikołajek, tylko obchodzi się 13 grudnia Święto Światła. Dlaczego? Bo tego dnia jest Świętej Łucji, a Święta Łucja jest patronką światła i to na jej cześć plecie się albo wylepia się wianki, świeczniki i wsadza się świeczkę. Taką świeczkę w takim wylepionym wianku stawia się na parapecie 13 grudnia razem, uwaga, z butem.
takim butem, o, z nogi, najlepiej jak największym. I do tego buta święta Łucja i jej pomocnicy przynoszą słodycze. Fajnie, co? Dobra, słuchajcie, technika rozrabiania gliny jest jaka? Glina pod wpływem naszych uderzeń i ciepła naszych rąk mięknie. Święta Łucja żyła w czasach starożytnego Rzymu, czyli bardzo dawno temu. Pomagała prześladowanym chrześcijanom ukrywającym się w katakumbach, przynosząc im posiłki. Drogę oświetlała sobie świecami przymocowanymi do wianków. Imię świętej pochodzi od łacińskiego słowa lux, czyli światło. No super, fajny pomysł z kuleczkami, widzisz. Świetnego liścia zrobiłeś, tutaj jarzębina. Spokojnie, nie martw się, dodawaj tutaj, żeby to, ta glina żeby została zakryta takimi pacięciami, zobacz. O, ciap, ciap, ciap. Ale ładnie to wygląda, perfekto.